Za górami, za lasami, za wieloma granicami i jednym oceanem istnieje wyspa Bożego Narodzenia. Sądząc po nazwie, mogłoby się wydawać, że pewnie rośnie tam mnóstwo choinek, renifery biegają po śniegu, albo ewentualnie w nieco cieplejszej scenerii pasterze trzymają tam straż nad swoimi owcami w pobliżu pewnej stajenki. Tymczasem wyspa Bożego Narodzenia zadziwia zupełnie czymś innym. Przede wszystkim swoją niezwykłą historią, ale także przyrodą, a nawet samym ukształtowaniem wyspy. Nie ma choinek i reniferów. Są za to palmy, buddyjskie świątynie i dziesiątki milionów krabów. Gdzie dokładnie znajduje się wyspa Bożego Narodzenia? Dlaczego w przeszłości była szalenie ważna dla Wielkiej Brytanii, Japonii oraz Australii? Jakie były jej losy? I jaki skarb krył się w jej wnętrzu? By dotrzeć na wyspę Bożego Narodzenia, przede wszystkim trzeba być czujnym. A to dlatego, że na świecie istnieją co najmniej dwie wyspy Bożego Narodzenia. Jedna na Oceanie Indyjskim i jedna na Pacyfiku. Obie te wyspy są bardzo ciekawe i chcę wam opowiedzieć o obu. Dzisiaj będzie o tej na Oceanie Indyjskim, a w jednym z kolejnych odcinków o tej należącej do Kiribati. Jeśli nie chcecie niczego przegapić, serdecznie zapraszam was do subskrypcji kanału oraz wciśnięcia dzwonka i oczywiście do słuchania do końca. Wyspa Bożego Narodzenia, to znaczy ta, o którą chodzi w tym filmie, leży na Oceanie Indyjskim, jakieś 350 km na południe od Jawy. Jest położona już na półkuli południowej, ponad 1100 km od równika. Wyspa jest politycznie związana z Australią i stanowi jedno z jej kilku terytoriów zewnętrznych. Mimo to do Australii wcale nie jest stąd blisko. Najbliższy fragment kontynentu australijskiego jest odległy od wyspy o ponad 1500 km. Odległość od miasta Perth to ponad 2500 km, natomiast od stolicy Australii, Canberry, ponad 5000, czyli mniej więcej połowa odległości od Polski. To nie jedyne terytorium zewnętrzne Australii na Oceanie Indyjskim. Niecałe 1000 km na zachód od wyspy Bożego Narodzenia znajdują się jeszcze wyspy Kokosowe, choć są znacznie mniejsze i mniej zaludnione. Wyspa Bożego Narodzenia ma powierzchnię 135 km2, czyli jest mniej więcej dwukrotnie mniejsza od wyspy Wolin i trochę mniejsza od Liechtensteinu i wyspy Wielkanocnej. Wyspa Bożego Narodzenia ma za to bardzo ciekawy kształt, tak jakby z trzema czy nawet czterema półwyspami wystającymi na różne strony. Najdłuższa przekątna pomiędzy nimi wynosi 21 km, natomiast najkrótszy dystans pomiędzy północnym a południowym wybrzeżem to ledwie 5 km. Jeśli macie jakieś pomysły, do czego podobny jest kształt tej wyspy, to chętnie przeczytam je w komentarzach. Mimo że wyspa Bożego Narodzenia leży w pobliżu Jawy i innych wysp należących do Indonezji, to jednak w zasadzie geograficznie nie należy do Azji, choć to zależy od kryteriów, które przyjmiemy i tu na pewno niektórzy mieliby inne zdanie. W każdym razie na pewno wyspa nie leży na azjatyckim szelfie kontynentalnym, ani też na tej samej eurazjatyckiej płycie tektonicznej. Od Jawy oddziela ją rów Sundajski, głęboki na ponad 7 km. Wyspa Bożego Narodzenia tak naprawdę jest szczytem podwodnej góry, która kiedyś przed milionami lat była aktywnym wulkanem. Od swej podwodnej podstawy do szczytu góra ma prawie 5 km wysokości, ale ponad powierzchnię wystaje tylko niewielka jej część. W niewielkiej odległości od brzegu robi się naprawdę głęboko. Są rafy i bardzo strome podwodne ściany i dzięki temu jest to bardzo ciekawe miejsce dla nurków. Plaże są za to wąskie i jest ich niewiele. Wybrzeże jest raczej wysokie, a w wielu miejscach są klify, utrudniające wyjście z morza na brzeg. Strome urwiska znajdują się zresztą nie tylko przy brzegu. Ponieważ wyspa wypiętrzała się w kilku etapach, w niektórych miejscach widać charakterystyczne, naturalne tarasy, których krawędzie stanowiły kiedyś część linii brzegowej. We wnętrzu wyspy rozpościera się natomiast płaskowyż, porośnięty przeważnie bujnym lasem deszczowym. Ponieważ na szczycie podwodnej góry przez wiele milionów lat osadzały się koralowce, na wulkanicznym trzonie zdążyły powstać też grube warstwy wapienia, a w nich na płaskowyżu utworzył się system jaskiń, których na wyspie jest przynajmniej 30. Z niektórych jaskiń wypływają strumienie, które zdążają do oceanu, miejscami tworząc piękne wodospady.
Najwyższy punkt wyspy położony jest w zachodniej części i osiąga wysokość 357 metrów nad poziomem morza. Na wyspie jest ciepło przez cały rok. Średnia temperatura oscyluje wokół 25 stopni Celsjusza. Gdy w Polsce jest lato, mamy tam porę suchą. Gdy w Polsce jest zima, mamy tam porę deszczową oraz spektakularną migrację krabów, o której jeszcze dzisiaj opowiem. Ale teraz poznajmy historię tej wyspy, bo jest naprawdę ciekawa. Wszystko wskazuje na to, że aż do epoki odkryć geograficznych wyspa była niezamieszkana. W roku 1615 zauważyli ją Brytyjczycy przypływający w pobliżu, chociaż pozostawili ją wtedy bez nazwy. 28 lat później została jednak dostrzeżona ponownie przez angielskiego kapitana Williama Minorsa. A ponieważ miało to miejsce dokładnie 25 grudnia, kapitan nadał jej odpowiednią nazwę – Wyspa Bożego Narodzenia. I choć kapitan, mający wśród swojej załogi wielu chorych na szkorbut, poszukiwał wtedy bezpiecznego kotwicowiska, to jednak tu go nie znalazł i nikt z załogi nie zszedł wtedy na brzeg. W kolejnych latach wyspę prawdopodobnie dostrzegli także Holendrzy, którzy dominowali wówczas na archipelagu malajskim. Nadali jej nazwę Mouni, choć ostatecznie przyjęła się jednak nazwa angielska. Pierwsi ludzie wylądowali na wyspie prawdopodobnie dopiero w roku 1688. Byli to dwaj członkowie załogi angielskiego statku Cygnet, dowodzonego przez Charlesa Swana. Co ciekawe, oznacza to, że kapitan miał na nazwisko Łabędź, a jego statek nazywał się Łabędziątko. Anglicy płynęli wtedy na Wyspy Kokosowe, ale wiatr zepchnął ich z kursu i tak dotarli na zachodnie wybrzeże Wyspy Bożego Narodzenia. Na pokładzie znajdował się wtedy też William Dampier, późniejszy wielki odkrywca i człowiek, który jako pierwszy w historii trzykrotnie opłynął świat dookoła. To właśnie z jego relacji wiemy o lądowaniu na Wyspie Bożego Narodzenia. Napisał, że dwaj członkowie załogi przywieźli z wyspy na statek sporo drewna opałowego, świeżą wodę oraz w celach kulinarnych kraby palmowe zwane rozbójnikami, o których opowiem jeszcze w dalszej części odcinka. Przez kolejne dwa wieki statki czasami docierały do wyspy albo przepływały w pobliżu, ale aż do drugiej połowy XIX wieku prawdopodobnie nikt nie próbował się porwać na eksplorację jej wnętrza. Przeszkadzały w tym strome klify i gęsta dżungla. Historia wyspy przyspieszyła dopiero w roku 1886, kiedy to kapitan John McClear ze statku Flying Fish odkrył dobre, naturalne kotwicowisko na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy. Na cześć swojego statku nazwał je Flying Fish Cove, zatoką latającej ryby. Załoga wylądowała na wyspie, uzupełniła zapasy i zebrała kolekcję miejscowych roślin i zwierząt, którą potem dostarczono do Anglii. Okazało się, że zawiera wiele nieznanych dotąd gatunków. Rok później do wyspy dotarł kolejny brytyjski statek, Egeria, i był to pierwszy punkt zwrotny w historii wyspy. Brytyjczycy spędzili na wyspie aż 10 dni i również zebrali dużą kolekcję roślin i zwierząt. Ale w przeciwieństwie do poprzedników dotarli także do wnętrza wyspy, w tym do najwyższego jej punktu. Co najważniejsze, zebrali też próbki skał z płaskowyżu, a potem zawieźli je ze sobą do Anglii. Tam dokonano ich analizy i stwierdzono, że to fosforyty, skały zawierające przede wszystkim fosforan wapnia. Było to ważne odkrycie i oznaczało, że wyspa jest pełna bezcennych złóż. Fosforan wapnia można było stosować m.in. w rolnictwie jako nawóz, a popyt na niego był wówczas ogromny. To niezwykłe odkrycie przekonało brytyjskie władze, że warto przejąć tę wyspę i włączyć ją do imperium. I rzeczywiście, rok później Wielka Brytania dokonała aneksji. Pierwszą poważną akcję osadniczą na Wyspie Bożego Narodzenia przeprowadził George Clunis Ross. Była to zupełnie niezwykła postać, a właściwie niezwykła była cała jego rodzina. 60 lat wcześniej jego dziadek, na własne życzenie, osiedlił się na wówczas bezludnych Wyspach Kokosowych, położonych 1000 km na zachód od Wyspy Bożego Narodzenia. Sprowadził ze sobą żonę, dzieci oraz teściową, a potem założył plantację palm kokosowych. Sprowadził też robotników z Malajów, a sprzedaż kopry, czyli wysuszonego miąższu kokosa, okazała się świetnym biznesem.
Mimo późniejszej aneksji tych wysp przez Wielką Brytanię, to właśnie rodzina Clunis-Ross przez wiele pokoleń władała de facto wyspami kokosowymi, a w pewnym momencie otrzymała je nawet formalnie na własność od królowej Wiktorii. Rodzina miała więc już doświadczenie w robieniu interesów na wyspach na Oceanie Indyjskim. Dlatego, gdy Wielka Brytania anektowała także i Wyspę Bożego Narodzenia, George Clunis-Ross momentalnie wyczuł okazję i w listopadzie 1888 roku wysłał na wyspę swojego brata i grupę robotników malajskich, by założyli na niej osadę i zaklepali rodzinie prawo do wydobycia bezcennych zasobów. Osada faktycznie powstała przy Flying Fish Cove, czyli zatoce latającej ryby, i do dzisiaj stanowi stolicę wyspy. Nosi zresztą tę samą nazwę co sama zatoka, Flying Fish Cove, choć czasem nazywana jest też po prostu osadą, czyli The Settlement. Rywalem rodziny Clunis-Ross w wyścigu do praw wydobywczych był John Murray, słynny brytyjski przyrodnik oraz oceanograf. To właśnie on przyczynił się mocno do odkrycia złóż fosforytów na wyspie. Ponad dekadę wcześniej brał udział w słynnej kilkuletniej naukowej wyprawie Challengera po morzach i oceanach świata i podobno już wtedy wydedukował obecność fosforytów na wyspie Bożego Narodzenia. Kiedy potem do Anglii dotarły próbki z Egeri, to właśnie on dokładnie je zbadał, a potem nakłonił władzę do aneksji tej wyspy. Obu rywali do złóż pogodziły brytyjskie władze, oferując im wspólną 99-letnią dzierżawę wyspy oraz licencję na wydobycie fosforytów. Zasoby okazały się zresztą ogromne, a niedawni rywale szybko założyli spółkę wydobywczą. 10 lat po aneksji spółka sprowadziła na wyspę 200 robotników z Chin, a także pewną liczbę Malajów, 5 policjantów z Indii i 8 brytyjskich zarządców. Po kolejnych niecałych 2 latach pierwszy duży transport fosforytów opuścił wyspę. W tym samym roku wyspę Bożego Narodzenia przyłączono formalnie do Straits Settlements, czyli grupy brytyjskich posiadłości na Półwyspie Malajskim ze stolicą w Singapurze. Tymczasem na wyspę trafiały kolejne grupy robotników z Azji. Niestety warunki bytowe na wyspie były naprawdę ciężkie, a w ciągu pierwszych 5 lat wydobycia zmarło podobno około 500 osób, przede wszystkim Chińczyków. Główną przyczyną ich śmierci była choroba beriberi, którą powodowała nieodpowiednia dieta i brak witaminy B1. Niemniej po jakimś czasie warunki się poprawiły, a działalność wydobywcza rozkwitła, przynosząc krociowe zyski. Pierwsze dekady XX wieku przyniosły budowę infrastruktury. Rozwinęło się kilka osad, powstał szpital i linia kolejowa. Pierwsza wojna światowa na krótko zahamowała wydobycie i transport fosforytów, ale potem produkcja znowu zaczęła się kręcić, a na wyspę dotarli kolejni robotnicy z Chin i Malajów. Łącznie na wyspie mieszkało wtedy około 1500 osób. W końcu nadeszła II wojna światowa. W grudniu 1941 roku Cesarstwo Japonii zaatakowało Pearl Harbor oraz wiele miejsc w Azji Południowo-Wschodniej, w tym holenderskie Indie Wschodnie, czyli dzisiejszą Indonezję. W marcu Japończycy zdobyli Jawę, a zatem zbliżyli się bardzo także do wyspy Bożego Narodzenia. Oczywiście wyspa była niewielka i w kontekście całego konfliktu nie była kluczowa, ale dla Japończyków mimo to miała istotne znaczenie. Po pierwsze, gospodarka Japonii potrzebowała surowców, w tym fosforytów, i już przed wojną to właśnie Japonia była głównym odbiorcą fosforytów z tej wyspy. Teraz chodziło o to, by mimo wojny zapewnić sobie kontynuację dostaw. Po drugie, wyspa Bożego Narodzenia była istotnym strategicznym punktem na mapie. Mogła stanowić japoński przyczółek na Oceanie Indyjskim, a z drugiej strony mogła odegrać też ważną rolę w rozważanej w pewnym okresie inwazji na Australię. I właśnie z tych przyczyn japońskie władze wojskowe wydały rozkaz przejęcia wyspy Bożego Narodzenia. Ale do dramatycznych wydarzeń doszło już wcześniej, zanim jakikolwiek Japończyk zdążył postawić stopę na wyspie. Na początku 1942 roku z wyspy ewakuowano częściej europejskich mieszkańców, zwłaszcza kobiety i dzieci, natomiast pozostałe tam siły brytyjskie przygotowywały się do obrony.
Garnizonem dowodził kapitan Leonard Williams, który miał do dyspozycji 31 żołnierzy, 27 z Indii i 4 z Wielkiej Brytanii. Obrońcy mieli też 6-calowe działo. Japończycy nie dokonali inwazji od razu. Najpierw przeprowadzili 2 naloty bombowe, a potem japońskie okręty dokonały ostrzału. Brytyjczycy, którzy pozostali na wyspie, mieli zróżnicowane opinie na temat tego, co robić dalej. Urzędnik Thomas Cromwell uważał, że jedynym sposobem ochrony życia mieszkańców jest poddanie się Japończykom. Podczas ostrzału wywiesił więc białą flagę, co rzeczywiście spowodowało, że Japończycy przestali strzelać. Niemniej kapitan Williams miał inne zdanie. Zdjął białą flagę, wywiesił flagę brytyjską i zapowiedział, że nie zamierza się poddać. W nocy z 10 na 11 marca nastąpił jednak zwrot akcji. Doszło do buntu indyjskich żołnierzy, którzy woleli poddać się Japończykom niż walczyć za Imperium Brytyjskie. Buntownicy zamordowali Williamsa, a także 4 pozostałych brytyjskich żołnierzy. Szybko aresztowali też pozostałych Europejczyków na wyspie, w tym urzędnika Cromwella, i zapowiedzieli ich egzekucję. Niemniej ostatecznie do tego nie doszło. Byli trzymani w niewoli przez 3 tygodnie, aż w końcu na wyspie pojawili się Japończycy. 31 marca o świcie japońskie bombowce zniszczyły stację radiową. Indyjscy żołnierze z kolei, widząc zbliżające się japońskie okręty, wywiesili w widocznym miejscu białą flagę. Wkrótce do wyspy dotarło około 850 japońskich żołnierzy. Zeszli na ląd Flying Fish Cove, nie napotykając żadnego oporu. Większość mieszkańców wyspy szalenie bała się Japończyków. Zwłaszcza Chińczycy byli świadomi tego, co Japończycy zrobili w Chinach i przewidywali, że także ich może czekać okrutny los. Gdy rozpoczęła się okupacja, większość mieszkańców uciekła do dżungli. Ponad 1000 Chińczyków oraz Malajów, w tym kobiety i dzieci. Część z nich przebywała tam przez prawie 3 lata, żywiąc się m.in. krabami oraz ptakami. Ale ponieważ żołnierze japońscy akurat na tej konkretnej wyspie nie stosowali podobno masowych represji, inni w końcu wrócili do swoich domów. Japończykom zależało przede wszystkim na fosforytach i zapewnieniu ciągłości ich wydobycia, a do tego potrzebowali siły roboczej. Niemniej ich plany nie wypaliły, po części dlatego, że niektórzy wyspiarze sabotowali pracę i potajemnie niszczyli sprzęt. Głównie jednak dlatego, że w listopadzie 1942 roku amerykański okręt podwodny zatopił japoński statek Nisei Maru, w momencie gdy ten rozładowywany był na nabrzeżu we Flying Fish Cove. A to w połączeniu z działaniami aliantów na oceanie właściwie zablokowało możliwość eksportu fosforytów do Japonii, a jednocześnie też import towarów na wyspę. Ponieważ wydobycie zostało praktycznie wstrzymane, a Japończycy zaczęli przegrywać na Pacyfiku, wyspa Bożego Narodzenia straciła dla władz Japonii pierwotne znaczenie. Do tego brakowało żywności, a niezbędne dostawy zostały wstrzymane. Pod koniec roku 1943 przeprowadzono częściową ewakuację wyspy. 2/3 ludności przesiedlono na Jawę, natomiast na wyspie pozostawiono jedynie małą grupę japońskich żołnierzy, a także kilkuset chińskich oraz malajskich robotników. W końcu Japonia ostatecznie przegrała wojnę, a w październiku 1945 roku wyspę Bożego Narodzenia ponownie przejęły władze brytyjskie. Wkrótce wyspę włączono formalnie do brytyjskiej kolonii Singapur. Zajęto się też odbudową przemysłu wydobywczego, a był to proces długi i żmudny, bo głównym problemem był brak odpowiedniej ilości siły roboczej. W pewnym momencie na wyspie mieszkało zaledwie około 300 osób, 5 razy mniej niż przed wojną. W końcu jednak sprowadzono nowych robotników, głównie z Singapuru i Chin. O ile przed wojną ważnym odbiorcą fosforytów z wyspy Bożego Narodzenia była Japonia, tak teraz po wojnie najważniejszymi ich odbiorcami stały się Australia oraz Nowa Zelandia. To właśnie rządy tych państw kupiły spółkę zajmującą się wydobyciem surowca na wyspie. Australia podjęła zresztą rozmowy z Wielką Brytanią w sprawie potencjalnego przejęcia zwierzchnictwa nad wyspą. Australijczycy ostrzyli sobie zęby na wyspę z 2 powodów. Po pierwsze, sytuacja brytyjskich kolonii stawała się niestabilna. Singapur przejawiał dążenia do samorządu, a nawet niepodległości, a ponieważ wyspa Bożego Narodzenia wciąż formalnie należała do niego, mogło to potencjalnie zagrozić ciągłości dostaw surowca.
Po drugie, Australia dążyła do wzmocnienia swej obecności na Oceanie Indyjskim, a strategiczne położenie tej wyspy idealnie wpisywało się w tę strategię. Ostatecznie, kiedy Singapur zwiększył swój stopień samorządności, Brytyjczycy zdecydowali się pójść Australijczykom na rękę. Najpierw 1 stycznia 1958 roku oderwano wyspę Bożego Narodzenia od Singapuru i utworzono z niej osobną brytyjską kolonię. Potem 1 października wyspa została z kolei przekazana Australii, a w zamian za utracone przychody z tytułu wydobycia Australijczycy przekazali Singapurowi 2 800 000 funtów. W kolejnych latach wydobycie fosforytów wyraźnie wzrosło, zwłaszcza dzięki mechanizacji. Niemniej w latach 80. nastąpił kryzys związany z ograniczeniem popytu. Kopalnię zamknięto na 4 lata, ale w końcu została ponownie uruchomiona i funkcjonuje do dziś. Jedną z przyczyn ograniczenia produkcji były też względy środowiskowe. W latach 80. utworzono na wyspie Park Narodowy, który dzisiaj zajmuje prawie 2/3 całej powierzchni wyspy, a zatem kopalnia nie ma już wielkich możliwości ekspansji. Mimo to wydobycie pozostaje wciąż głównym źródłem dochodów na wyspie. W ostatnich dekadach wyspa Bożego Narodzenia stała się areną kilku ciekawych przedsięwzięć. Na przykład w latach 90. powstało na niej kasyno, jedno z najbardziej dochodowych na świecie. A ponieważ w tym samym czasie zamknięto 3 duże kasyna w Dżakarcie w Indonezji, większość bogatych klientów przylatywała na wyspę stamtąd, a także z innych azjatyckich metropolii, często prywatnymi odrzutowcami. Rząd australijski ułatwił funkcjonowanie kasyna, wydając specjalne, krótkoterminowe wizy, ważne jedynie na wyspie Bożego Narodzenia. Interes szedł świetnie, ale tylko przez 4 lata. Potem nadszedł azjatycki kryzys finansowy, a kasyno ostatecznie zawiesiło swoją działalność. Po jakimś czasie rząd australijski wprowadził zmiany legislacyjne i de facto zakazał ponownego otwarcia kasyna już po kryzysie. Drugim ciekawym projektem był plan budowy portu kosmicznego, czy też raczej miejsca wystrzeliwania satelitów. Wyspa Bożego Narodzenia pod kątem geograficznym nadaje się bardzo dobrze do tego celu. Jest położona blisko równika, no i ze wszystkich stron otacza ją pusty ocean. Centrum kosmiczne miało powstać na południowo-wschodnim półwyspie, a wsparcie techniczne oraz rakiety mieli zagwarantować Rosjanie. Niemniej nic z tego ostatecznie nie wyszło. Geografia i bliskość Azji doprowadziły też do jeszcze jednego rozdziału w historii wyspy. Od lat 80. do wyspy zaczęły przybywać łodzie z migrantami. W końcu pokonanie 350 km z Jawy na wyspę Bożego Narodzenia wystarczałoby znaleźć się na terytorium Australii, gdzie przybysze mogli starać się o azyl. Z czasem na wyspie powstał ośrodek, w którym umieszczano migrantów, a w niektórych okresach było ich więcej niż samych mieszkańców wyspy. Nie będę tu wchodził w szczegóły, w każdym razie przez kolejne dekady sprawa migrantów stała się bardzo skomplikowana i ciągnie się właściwie do dziś, wywołując emocje i spory wśród australijskiej opinii publicznej. Jak wspomniałem już wcześniej, wyspa Bożego Narodzenia stanowi terytorium zewnętrzne Australii. Nie należy do żadnego australijskiego stanu, choć jest w pewnym stopniu związana z Australią Zachodnią i podlega na przykład władzom sądowniczym tego stanu. Monarchą wyspy jest monarcha Australii, czyli obecnie królowa Elżbieta II. Jej przedstawicielem w Australii jest gubernator generalny, który z kolei wyznacza dla wyspy Bożego Narodzenia swojego administratora. Prócz niego władzę na wyspie sprawuje też 9-osobowa rada, wybierana demokratycznie przez mieszkańców wyspy. Co ciekawe, w roku 1994 przeprowadzono na wyspie referendum w sprawie niepodległości, ale zdecydowana większość mieszkańców odrzuciła w nim tę ideę. Przyjęła się za to flaga, na którą konkurs ogłoszono jeszcze w połowie lat 80. Nadesłano kilkadziesiąt propozycji, a zwycięzca zainkasował podobno kwotę dokładnie $100. Na fladze dominują kolory niebieski oraz zielony, symbole morza i lądu. Gwiazdy na niebie to krzyż południa, ten sam co na fladze Australii. W środku jest mapa wyspy, natomiast w prawym górnym rogu widnieje symbol ptaka, faetona żółtodziobego, uważanego za jeden z symboli wyspy. Obecnie na wyspie Bożego Narodzenia mieszka niecałe 2000 osób.
Większość z nich to potomkowie chińskich oraz malajskich robotników, którzy pracowali kiedyś w kopalni. Wyspa to dziś prawdziwa mieszanka kultur. Mieszkają tu także ludzie pochodzenia europejskiego oraz przybysze z innych krajów Azji. Nie ma jednej dominującej religii. Są muzułmanie, buddyści i chrześcijanie, a na wyspie można znaleźć przeróżne świątynie, w tym wiele buddyjskich i taoistycznych. Językiem urzędowym jest oczywiście angielski, choć większość mieszkańców mówi na co dzień w domu w innym języku, na przykład po mandaryńsku, malajsku albo kantońsku. Co ciekawe, na dwie kobiety żyjące na wyspie przypada średnio 3 mężczyzn. Większość ludności mieszka na północno-wschodnim skraju wyspy, we Flying Fish Cove i w kilku pobliskich osadach. W pobliżu znajduje się też lotnisko, z którego można się dostać przede wszystkim do Perth w Australii Zachodniej, a także czarterem do Jakarty i Kuala Lumpur. Ponieważ na wyspie poza drobnymi wyjątkami nie funkcjonuje rolnictwo, większość żywności jest importowana drogą lotniczą i drogą morską. Kiedyś na wyspie funkcjonowała też kolej. Zbudowano ją podczas I wojny światowej i łączyła okolice Flying Fish Cove z osadą South Point na południu, wokół której odbywało się wydobycie. South Point przez kilka dekad był bardzo ważną osadą, chociaż gdy w latach 70. wydobycie przeniosło się w inne miejsce, osada została opuszczona i częściowo zdemontowana. Kolej służyła przede wszystkim do transportu surowca, chociaż przewoziła też pasażerów, na przykład dzieci jadące do szkoły. W sumie linia liczyła niecałe 20 km długości, ale pociągi jeździły wolno, a cała podróż trwała podobno aż 2 godziny. Na północy linia kolejowa kończyła się w Drumside, w pobliżu portu, ale na szczycie bardzo stromego wzgórza. Transport na ostatnim odcinku ze szczytu do portu rozwiązano natomiast inaczej. Skonstruowano coś w rodzaju stromej pochylni z 2 torami kolejowymi. Wagony były przyczepione do wspólnej liny napędowej. Po jednej stronie wagony poruszały się w dół, natomiast po drugiej w górę, a więc stanowiły dla siebie pewną przeciwwagę. W późniejszych latach ten system zastąpiły przenośniki taśmowe, które funkcjonują do dziś. Kolej zlikwidowano wraz z czasowym zamknięciem kopalni w latach 80. Obecnie na wyspie istnieje za to sieć dróg. Można się nimi dostać w wiele zakątków wyspy i jednocześnie do wielu ciekawych miejsc parku narodowego. Obok złóż fosforytów to właśnie przyroda stanowi bowiem wielki i naturalny skarb wyspy. Pomimo kilkunastu już dekad eksploatacji wyspy Bożego Narodzenia, pokrywający ją las deszczowy jest nadal bujny i można tu znaleźć wiele gatunków, które nie występują nigdzie indziej na świecie. Żyje tu także wiele ciekawych gatunków ptaków, a plaża Dolly jest miejscem, w którym wykluwają się żółwie morskie. Ale najbardziej znanymi mieszkańcami wyspy Bożego Narodzenia są jednak kraby. Żyje ich tutaj około 20 gatunków, co jest ewenementem na skalę światową. Są na przykład kraby niebieskie, a także kraby palmowe, te same, które ponad 300 lat temu przynieśli na pokład statku towarzysze Williama Dampiera. Kraby palmowe zwane są rabusiami albo rozbójnikami. Potrafią się wspinać i kraść różne przedmioty. Podobno lubią szczególnie przedmioty błyszczące, takie jak garnki czy sztućce. Są największymi lądowymi stawonogami na Ziemi i mogą żyć kilkadziesiąt lat. Na wyspie Bożego Narodzenia żyje największa ich populacja na świecie, licząca prawdopodobnie nawet milion osobników. Ale mimo, że krab rozbójnik pod wieloma względami jest zupełnie niesamowity, to jednak wyspa Bożego Narodzenia słynie najbardziej z innego gatunku, endemicznego kraba czerwonego. Na wyspie żyje kilkadziesiąt milionów tych krabów i to właśnie one co roku odbywają niezwykłą, spektakularną wędrówkę przez wyspę. Przez większość roku kraby czerwone żyją w lesie deszczowym. Kopią tam dziury w ziemi lub w celach mieszkalnych wykorzystują szczeliny skał. W porze suchej wycofują się do swych nor i zwykle zatykają wejście liśćmi na 2-3 miesiące, aby utrzymać w środku odpowiednią wilgotność. Ale w październiku lub listopadzie, wraz z pierwszymi intensywnymi deszczami, dziesiątki milionów dorosłych krabów nagle rozpoczynają swoją spektakularną wędrówkę do oceanu. Pierwsze idą samce, a pokonanie dystansu ze środka lasu na płaskowyżu aż do wybrzeża zajmuje im prawie tydzień. Gdy dotrą do oceanu, zanurzają się w wodzie, aby uzupełnić poziom wilgoci, a potem wędrują na niższe tarasy w pobliżu brzegu i kopią tam nory.
Potem przychodzą samice, dołączają do samców w norach i tam pary poznają się bliżej. Następnie samce ponownie zanurzają się w oceanie i wracają do lasu, natomiast samice zostają w norach i składają tam jaja. Jaja trzymane są w torbie w pobliżu brzucha samicy i jest ich niezmiernie dużo. W końcu, w ściśle określonym momencie, w odpowiedniej fazie księżyca, samice wędrują na brzeg i wypuszczają jaja do oceanu. Natychmiast po zetknięciu się z wodą morską, z jaj wykluwają się larwy i wkrótce zostają wciągnięte przez fale do oceanu. Wiele z tych larw staje się szybko pokarmem dla ryb, ale części jednak udaje się przetrwać. Po mniej więcej miesiącu są już małymi krabami, mierzącymi mniej więcej pół centymetra długości. Maluchy wychodzą wtedy na brzeg i rozpoczynają kolejną niezwykłą wędrówkę, tym razem do wnętrza wyspy. Dotarcie na płaskowyż zajmuje im około 9 dni. Jeśli lubicie filmy o małych, ciekawych wyspach, to całkiem niedługo opowiem wam o tej drugiej wyspie Bożego Narodzenia położonej na Pacyfiku, na której zresztą znajduje się wioska o pięknej nazwie Poland. A jeśli nie chcecie czekać, zapraszam was na film o pechowym odkrywcy nazwiskiem Jean-François Marie de Surville. Historia nieznana, a niezmiernie ciekawa. Naprawdę bardzo polecam. Bardzo dziękuję wszystkim patronom za docenienie kanału, bo to naprawdę bardzo dodaje skrzydeł. Jeśli macie ochotę wesprzeć ten kanał w serwisie Patronite, serdecznie zapraszam. Możecie to zrobić na stronie patronite.pl/światwciąga. Wszystkich was też zachęcam do subskrybowania kanału, wciśnięcia dzwonka, abyście mogli dostawać powiadomienia o nowych odcinkach, a także do łapkowania i zostawienia chociaż krótkiego komentarza, tak aby YouTube zechciał uśmiechnąć się do kanału. Ponieważ to odcinek świąteczny, bożonarodzeniowy, z całego serca życzę wam wszystkiego dobrego. Zresztą nie trzeba świąt, by tego wam życzyć. Trzymajcie się i do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.